22 dzień stycznia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mikołaj Grabowski, a to jest program Kontrast Plus, w którym moim i Państwa dzisiejszym gościem będzie wójt gminy Jedlińsko, pan Piotr Leśnowolski. Witam serdecznie, panie wójcie. Dzień dobry, witam serdecznie. Muszę zacząć od tematu, który mnie bardzo interesuje jako mieszkańca Jedlińsko, czyli na poniedziałkowej sesji rady ma pan w planie przedstawić projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statusu miasta Jedlińsko. Czy tak faktycznie się stanie? Tak, faktycznie się stanie. Projekt uchwały jest gotowy. Sesja jest zaplanowana na poniedziałek. Zostali poinformowani o tej sesji radni na wczorajszej sesji. Myślę, że to jest ten czas, w którym należało podjąć taką decyzję. Ja z tym zamiarem nosiłem się od kilku lat, jednak to, co mnie powstrzymywało, to jeszcze niedostateczna infrastruktura rozbudowana, a więc głównie po stronie południowej w Jedlińsku nie było kanalizacji. Jeszcze parę rzeczy chciałem wykonać w Jedlińsku, żeby zaproponować nadanie tej miejscowości statusu miasta. Myślę, że Jedlnia zasługuje na to. To jest miejscowość, która ma 4000 mieszkańców, 110 ulic. Mamy wszystko, co nam jest potrzebne do życia, począwszy od przedszkola, poprzez szkoły, ośrodki zdrowia, apteki, kościół piękny zakopiański, jedyny w swoim rodzaju na tutaj Mazowszu, więc mam nadzieję, że rozpoczynając tą trudną drogę konsultacji społecznych i całej procedury, zwieńczymy to sukcesem i Jedlińsko będzie miastem, a nasza gmina miasto i gmina Jedlińsko. W takim razie, czy są jakieś określone warunki, które musi spełniać gmina, czy sama miejscowość Jedlińsko, by takim miastem, by taki status miasta otrzymać? Te warunki są zakreślone w ustawie. One nie są zbyt restrykcyjne. Jest wymagane oczywiście infrastruktura, zwarta zabudowa, jakaś część, która będzie mogła być swoistym rynkiem, takim centrum, więc to wszystko jesteśmy, spełniamy te warunki i myślę, że jeśli chodzi od tej strony, to problemów nie będzie. Oczywiście po drodze jest opinia pana wojewody, no i później już decyzja pana premiera. Mhm. A w takim razie, jakie korzyści mogą płynąć dla mieszkańców gminy właśnie w związku z tym, że Jedlińsko stanie się miastem? Ja chciałbym tutaj najpierw uspokoić mieszkańców, jakie będą konsekwencje te negatywne dla mieszkańców, bo takie głosy się pojawiają i oczywiście to wszystko opiszemy w swoim czasie, jest opisane i w uzasadnieniu, ale też i w ulotkach informujących. Otóż nieprawdą jest, że wzrosną podatki, bo takie słuchy krążą, podatki ustala Rada Gminy czy Rada Miasta. To, że jesteśmy gminą wiejską, nie znaczy, że mamy mieć niższe podatki, na przykład od Radomia, bo to jest w gestii Rady Gminy w tym przypadku. Nieprawdą jest też, że nie będziemy mogli korzystać z programu rozwoju obszarów wiejskich, bo miasto do 5000 mieszkańców może korzystać z tych wszystkich programów, a powiem więcej, może także korzystać z tych programów, które są dedykowane dla miast. Także tutaj konsekwencji negatywnych nie ma żadnych. Natomiast te pozytywne to przede wszystkim prestiż i jeszcze taki większy bodziec do rozwoju miasta, do jego upiększania, no i też zachęta mieszkańców czy ludzi, szczególnie Radomia, do osiedlania się w Jedlińsko, chociaż tutaj nie musimy zachęcać, tu naprawdę ogromna ilość osób chce zamieszkiwać na terenie nie tylko Jedlińska, ale gminy Jedlińsko, więc tutaj nawet w tym kontekście gminy nie musimy reklamować. I to wszystko, głównie prestiż. No, to na pewno nie trzeba reklamować gminy, jak i samej miejscowości, bo na przykład w okresie wakacyjnym nad zalewem Siczki
mimo tego, że w zalewie nie można się kąpać, to jest bardzo dużo osób, którzy tam wypoczywają. Stąd moje pytanie, czy może w 2021 roku planuje pan coś z tym zalewem jeszcze zrobić, czy jakoś te tereny dookoła zagospodarować? Ja powiem, że nie tylko w okresie letnim, bo jakby pan się przespacerował w piękną pogodę w weekend, to tam jest kilkaset samochodów na parkingu, a więc ten zbiornik od jakiegoś czasu stał się zbiornikiem bardzo popularnym całorocznie, nie tylko w okresie wakacyjnym, to nas cieszy. Natomiast jeśli chodzi o oczyszczenie zbiornika, tak, rozmawiam na ten temat i myślę, że mogę powiedzieć, że już jest jakieś zielone światło w tunelu, jeśli chodzi o pozyskanie pieniędzy, bo to głównie chodzi o finanse. Koszt oczyszczenia zbiornika to jest w granicach 8 milionów złotych, ale niezależnie od tego ogłaszamy przetarg na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przez zbiornik, a więc przedłużenie ulicy Płużańskiego. Więc to otoczenie bardzo się zmieni. Będzie modernizowana też ulica Płużańskiego, nowe oświetlenie. Chcemy, żeby ta część od zalewu była taką atrakcyjną do spacerów, do zwiedzania. Tak jak wspomniałem, mamy nieopodal piękny kościółek zakopiański, więc to też jako obiekt turystyczny jest co zwiedzać, jest po co przyjechać do jedni letniska i warto przyjechać. Jakie jeszcze plany ma gmina na rok 2021? Przede wszystkim budowa kanalizacji. To, o czym wiele razy wspominałem, to jest około 20 milionów złotych zaangażowanych w budowę kanalizacji. Ta inwestycja nie dotyczy Jedlni, ale miejscowości wokół Jedlni, najbliżej Aleksandrów, Wrzosów, dalej Antoniówka i Myślszewice. Ogromny plac budowy. A poza tym chciałbym doprowadzić do porządku wszystkie drogi po stronie południowej Jedlni, te, które zostały zdewastowane po budowie kanalizacji, oraz wykonać oświetlenie w ramach projektu, które złożyliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w ramach przebudowy ulicy Kolejowej, tutaj od przejazdu kolejowego do kładki. Po naszej stronie jest wybudowanie oświetlenia. To oświetlenie jest zaprojektowane. Mam na ten cel zabezpieczone 400 tysięcy złotych w budżecie na ten rok. I niezależnie od tego, w jakim czasie wejdzie do realizacji inwestycja pod nazwą przebudowa ulicy Drogi Wojewódzkiej, czyli ulicy Piotrowickiej, ulicy Kolejowej, to chcielibyśmy wybudować to oświetlenie. Oświetlenie, które byłoby takie samo jak oświetlenie na ulicy Radomskiej. Chcemy, żeby ta Jedlnia była nie tylko po tej stronie inna, ale to też mieszkańcy zwracali zawsze uwagę na to. Nawet ktoś niesłusznie chyba, ale podzielił tą Jedlnię na A i B. Ja chcę te szanse wyrównać, ten wizerunek naszej gminy, żeby był po jednej stronie, jak i po drugiej stronie jednakowy, żeby to była Jedlnia letnisko. Jeśli chodzi o inwestycje, to starosta powiatu radomskiego Waldemar Trelka zapowiedział w poniedziałek spotkanie z burmistrzami i z wójtami z powiatu radomskiego. Czy czegoś pan konkretnego oczekuje po tym spotkaniu, czy zamierza pan jakoś współpracować ze starostą? My współpracujemy ze starostą. Starosta jest szefem starostwa powiatowego, w skład którego wchodzi także powiatu radomskiego, w skład którego wchodzi także gmina Jednia Letnisko. Miałem spotkanie z panem starostą w ostatnim czasie na temat inwestycji, jakie są do wykonania na terenie naszej gminy. Na tym spotkaniu zapowiadanym będzie również dyskusja na temat inwestycji w różnych gminach. U nas mamy do wykonania dwa odcinki dróg powiatowych. Jedna to jest w Słupicy w kierunku Czarnej w gminie Pionki, a drugi odcinek to jest od drogi wojewódzkiej 737 w Antoniówce do
do Groszowic, praktycznie ten odcinek, część do torów i dalej w Myśliszewicach jeszcze około 300 metrów. Oczywiście chcę podjąć współpracę, żeby te odcinki wykonać. Tutaj starosta jak gdyby warunkuje to tym udziałem własnym gminy w 35% ponad kwotę pozyskaną na projekt, czyli jeżeli, powiem obrazowo, jest wartość inwestycji 10 milionów złotych i pan starosta pozyska ze środków zewnętrznych 60%, to z tych 40% gmina winna współfinansować w 35%. Tak to mniej więcej wygląda i ja jestem tutaj gotów przekonywać radnych, że powinniśmy do takiej współpracy przystąpić. Wcześniej nie było to możliwe też ze względu na to, że te nasze inwestycje są bardzo duże na terenie gminy, środków zawsze nie wystarcza, a więc uważałem, że najpierw kanalizacja i nasze inwestycje, dopiero możemy mówić o jakiejś współpracy. Sytuacja się zmieniła, bo otrzymaliśmy środki i z Urzędu Marszałkowskiego na kanalizację i otrzymaliśmy ze środków rządowych pokaźną kwotę, bo 3 300 000 zł, więc możemy z pozostałych środków podjąć współpracę i współfinansować te drogi powiatowe. Zostawmy w takim razie inwestycje i przejdźmy do szkolnictwa, bo od poniedziałku klasy 1-3 szkoły podstawowej wróciły do nauczania stacjonarnego i tu moje pytanie, czy w związku z tym pojawiły się może jakieś problemy w szkołach w gminie, czy raczej wszystko odbyło się bezproblemowo i te restrykcje sanitarne zostały zachowane? My zawsze bardzo mocno wsłuchujemy się w te zalecenia, jakie płyną i ze strony sanepidu i też z kręgów rządowych. I bardzo poważnie do tego podchodzimy, przygotowując się także do przyjęcia uczniów. Od poniedziałku tego tygodnia nie słyszę, żeby były jakieś problemy. Placówki oświatowe są przygotowane, wszystko funkcjonuje w sposób prawidłowy. W takim razie przejdźmy do pytań od widzów i tutaj mamy pytanie od pani Pauliny i od pana Artura. To pytanie jest bardzo podobne, więc pozwoliłem sobie je połączyć w jedno. Brzmi ono następująco. W 2017 roku prezydent Witkowski podpisał z panem list intencyjny w sprawie 50 hektarów terenów inwestycyjnych wokół lotniska. Minęły 4 lata, czy są jakieś efekty tych współprac? Wczoraj na sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie oceny studium, jakie posiadamy w swoim urzędzie, na temat oceny tego studium. Dalszym krokiem jest uaktualnienie studium i przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego. Ja wtedy mówiłem i pan prezydent również, podpisując to porozumienie, że to jest bardzo, bardzo czasochłonna procedura i też kosztowna, ale przede wszystkim czasochłonna. I tak pracujemy nad tym, ale to musi trwać. Rozumiem. Mam jeszcze kolejne pytanie i tutaj pan Rafał pyta, kiedy mieszkańcy doczekają się oświetlenia ulicy Kozienickiej? Odcinek drogi jest bardzo niebezpieczny. Co z poprawą bezpieczeństwa? Co z budową ścieżki rowerowej i chodników? Jeśli chodzi o chodniki, to tych chodników budujemy bardzo dużo. Akurat nie w tym miejscu, ale w innych częściach gminy bardzo dużo. Tutaj ulica Poranna, Sadków, Groszowice, więc sporo. Natomiast jeśli chodzi o oświetlenie czy ścieżkę pieszo-rowerową, również procedura trwa. Ona się przeciąga i ja mam tego świadomość, ale też mówiłem, że najpierw musimy wybudować kanalizację. Budowa tej kanalizacji trwa właśnie w tym terenie, właśnie w Antoniówce i po tej stronie, po której będzie ścieżka pieszo-rowerowa.
Tam są przejścia pod drogą wojewódzką w pasie tym, w którym jest zaplanowana ścieżka. Koncepcja już jest. I oczywiście będziemy procedować dalej tą ścieżkę rowerową, a z tym jest związane oświetlenie, bo jest pytanie, czy oświetlenie ma być po stronie Radomia na tym odcinku, bo to jest na odcinku, gdzie po jednej stronie jest gmina Jednia Letnisko, po drugiej stronie jest Radom. Kto ma to oświetlenie wybudować i dlaczego gmina, a nie na przykład Radom? Ja myślę, że w momencie, kiedy byłaby wybudowana ścieżka na całej długości od Radomia do Siczek, w naturalny sposób ona musiałaby być oświetlona, a więc problem by został rozwiązany jak gdyby przy jednej inwestycji. Rozumiem. Mam jeszcze ostatnie pytanie, a chodzi tutaj konkretnie o światłowód, sieć światłowodową, internet światłowodowy. Czy taka możliwość w Jedni Letnisko będzie dostępna? Ten kabel jest położony światłowodowy, natomiast jeśli chodzi o szczegółowe możliwości technicznego podłączenia, na tym się nie znam i nie wiem. Wiem, że padają takie pytania, więc raz jeszcze jest pytanie do informatyka, który pracuje w urzędzie naszej gminy, bo światłowód jest położony, jest szafa postawiona przy naszym urzędzie. Kiedyś miałem taką wiedzę, że jego trzeba gdzieś tam wpiąć, podłączyć, żeby on mógł zafunkcjonować, żeby mógł obsługiwać mieszkańców. Ale to tyle, co mogę na ten temat powiedzieć. Jeśli osoba zadająca to pytanie jest zainteresowana szczegółami, to bardzo proszę o pisemne pytanie i na pewno w szczegółach na to pytanie odpowiemy. Rozumiem, panie wójcie. W takim razie moje pytania do pana jeszcze na dzisiaj kończą. Dziękuję panu uprzejmie za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję w tym studiu porozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję również państwu. To był program Kontrast Plus. Ja zapraszam oczywiście na kolejne odcinki w następnym tygodniu. Do usłyszenia.